to chciałbym mieć więcej pieniędzy. Najczęściej tak. Osoby, które drogo się ubierają, wiecie, Gucci, torebki za 10 tysięcy i tak dalej. Toną w długach. Wcale nie mają tych pieniędzy. Pieniądze powiększają tylko ten stan emocjonalny, który ja mam w sobie. Wracam do domu i naokoło mnie znowu ta szara rzeczywistość. Znowu mnie tu nikt nie rozumie. W pracy sami debile. W domu po prostu nienormalni i tak dalej. Jedyny sposób, żeby dojść do obfitości finansowej, to stworzyć spokój wokół słowa pieniądz. Co wy możecie wiedzieć o pieniądzach, jak macie na sobie koszulki za 10 zł? Pieniądze pozwalają nam na dalszą eksplorację, na dalszy rozwój itd., itd., ale możecie też to robić za darmo. Że jeżeli jesteście gotowi, to pieniądze się znajdą. Im więcej ktoś ma pieniędzy i świetnie się ze sobą czuje, tych pieniędzy w ogóle po prostu nie widać. Życie. Miesiąc możesz spędzić jak rozbitek na bezludnej wyspie, a drugi miesiąc możesz spędzić w najdroższym hotelu świata i płacić po kilkadziesiąt tysięcy złotych za topę i się też świetnie bawić. Dzień dobry. Ważna sprawa. Taka niby niepozorna, jesteśmy w internecie, jesteśmy online, jesteśmy trochę anonimowi, a jednak cały czas wykonuje się ruch energetyczny i zawsze Was do tego zachęcamy. Przywitajcie się, pokażcie się, światu. Przychodząc tutaj i mówiąc dzień dobry, zwykły dzień dobry, pokazujecie, że jesteście i że jesteście gotowi na przyjęcie nowych rzeczy, na przyjęcie energii, doładowania, obfitości i tak dalej, i tak dalej. Ten, kto się chowa, kto gdzieś tam no, siedzi w kąciku, czy z nieśmiałości, czy ze skromności, czy może trochę ze wstydu, no jeszcze potrzebuje doładować się bardziej energią i ten ruch właśnie chociażby przywitania się, który w internecie dalej nie jest taki, że trzeba się tak całkowicie pokazać, więc jest dosyć komfortowy, możecie wykonać właśnie, żeby zaczęło coś w waszym kierunku płynąć. Także przywitamy się jeszcze raz. Będziemy to powtarzać chyba do końca świata, mam wrażenie. Ale właśnie o to chodzi. Przez najdrobniejsze zmiany, najprostsze narzędzia, najprostsze sposoby wykonują zawsze najgłębszą pracę. Więc jeżeli do tej pory na przykład nigdy nie mówiłeś cześć, nie rzucałeś serduszka, zrób to dzisiaj. Pokaż się, niech ten ruch energetyczny popłynie. W każdym miejscu jesteście w stanie się wszystkiego nauczyć, czegoś nowego. Ja osobiście zawsze, gdziekolwiek, na jakikolwiek wykład nie pójdę, to zapisuję notatki, po prostu aż się kurzy od pisania długopisem, ale to już wiecie, bo my też się tego uczymy. Za każdym razem, kiedy zapisujemy coś dla siebie, to bierzemy odpowiedzialność za własne życie. Taka prosta rzecz, takie proste narzędzie, ale to zaczyna dla nas pracować w naszym ciele, dlatego że nasza ręka, nasz umysł, nasze ciało zdecydowało się to przyjąć dla siebie i wykonuje pierwszy ruch energetyczny. Tak jak tutaj siedzi tacie dzisiaj, tak samo wtedy, kiedy zapisujecie. Bo kiedy my już jedziemy na taki festiwal lub cokolwiek gdzieś przekazujemy, to nam najbardziej zawsze zależy, czy to na tych spotkaniach tutaj, czy na naszych kursach, czy na naszych warsztatach, czy na takich prelekcjach jak na festiwalach, nam najbardziej zależy na tym, żeby się ludziom zmieniało. Żeby to nie był tylko i wyłącznie z jednej strony fajnie, że jest fajny czas, ale żeby nie był tylko, nie pozostał fajnym wspomnieniem i po czym wracamy w poniedziałek i wpadamy znowu w te same stare schematy, znowu tą samą zupę i wracamy tylko wspomnieniami i mówimy, kurde, tam to fajnie było, tam byli tacy fajni ludzie, a dzisiaj wracam do domu i naokoło mnie znowu ta szara rzeczywistość, znowu mnie tu nikt nie rozumie, w pracy sami debile, w domu po prostu nienormalni i tak dalej. To jest to, co gdzieś tam w nas zawsze głęboko siedzi i to, co zawsze staramy się pokazywać, że fajnie się dobrze bawić, ale też brać coś dla siebie takiego, żeby ten następny dzień nie był tylko kolejnym dniem, tylko stosować tą wiedzę i przekładać tą energię, te doświadczenia, te informacje na swoje doświadczenie i żeby po prostu korzystać z tego. Tak, więc kochani, bierzemy sprawy w swoje ręce, żyjemy tak, pracujemy tak, działamy tak, rozwijamy się tak, żeby każdy dzień był pełen radości, każdy dzień był pełen zabawy, każdy dzień był wyjątkowych doświadczeń, perełek, odkryć, ciekawości, fascynacji czy innych wspaniałych przeżyć, które macie w sobie, a nie tylko festiwal, a nie tylko warsztat, a nie tylko szkolenie. Naszą odpowiedzialnością i mówię to w imieniu wszystkich nas, bo dlatego tutaj jesteście. Gdybyście nie chcieli tego doświadczyć, to pewnie siedzielibyście na kanapie albo pili piwko teraz w ogródku jakimś.
naszą odpowiedzialnością jest tak tworzyć codziennie swoje życie, żeby było zajebiste. Więc za to się zabieramy. Podnieś rękę albo obie ręce, jeżeli się z tym zgadzasz, jeżeli bierzesz sprawy w swoje ręce, bo o to przede wszystkim chodzi w życiu. Tak, i nawet też taki był panel, w którym brałem udział na temat tego, z jednej strony na temat komercjalizacji duchowości, czyli czy wiedza duchowa powinna być za darmo, czy jednak powinny być za to pobierane pieniądze, a z drugiej strony jak dobierać sobie tak zwanych nauczycieli, bo nawet wczoraj mieliśmy taką rozmowę wśród znajomych, że jesteśmy w czasach, gdzie jest mnóstwo tych treści się pojawia. Coraz więcej osób zaczyna się tą tematyką interesować i myślę, że też jesteście tego świadomi, może jesteście też takimi osobami, które gdzieś powiedzmy w tym roku lub pod koniec zeszłego zaczęły gdzieś więcej szukać lub w zeszłym jeszcze roku od czasów tak zwanej pandemii. Zobaczcie, ile dobrego ta pandemia mimo wszystko zrobiła. Ile osób dzięki temu zaczęło się budzić, zobaczyło, że jednak kurde, coś tu jest nie tak, chyba nie do końca nam tutaj mówią prawdę, więc warto zacząć szukać tej prawdy na własną rękę i dzięki temu też pewnie tutaj wiele osób jest, ale to też stworzyło taką otwartą przestrzeń dla każdego, że każdy może dzisiaj wstać, otworzyć sobie taki właśnie live'ik jak tutaj, czy kanał na YouTubie, czy zacząć pisać i może pisać cokolwiek mu się na język przyniesie i cokolwiek uważa za to, że cokolwiek uważa, że jest jego prawdą i może to szerzyć. I z jednej strony, okej, okay, super, bo to daje dużą różnorodność, ale z drugiej strony ten panel był o tym, jak właśnie wybierać tych swoich nauczycieli, my wolimy nazywać to asystentów, żeby gdzieś nie zbłądzić, żeby ta droga była w miarę taka klarowna na tyle, ile może być, a nie powodowała gdzieś tam jakiegoś zwątpienia, jakiegoś przytłoczenia, skonfundowania. Tak jak na przykład mieliśmy tutaj ostatnio w komentarzach też pojawiło się takie pytanie było do nas odnośnie naszych jakiegoś tam programu, czy ta osoba może dołączyć do naszego programu i jakich tam narzędzi używamy, ponieważ jest teraz w innym programie i ten ktoś zabronił jej chodzić na inne kursy i warsztaty. Jak ja ogólnie słyszę takie rzeczy, że ktoś coś ci zabrania, że ktoś mówi, że tylko u mnie ta wiedza, że nigdzie indziej takiej nie dostaniesz, że przełomowe, że wszyscy inni to nie, tylko ja, że ja tylko znam ten sekret, ten, o którym nikt jeszcze nie powiedział i nikt tego tak nie zrobił. Albo, że wszyscy mnie kopiują. To warto gdzieś tam dwa razy się zastanowić, zanim się w to wejdzie, bo przede wszystkim pamiętajcie, po tym, jaki ktoś ma język, po tym, w jaki ktoś sposób mówi, już możecie rozpoznać, gdzie ta osoba jest, jeżeli chodzi o jej poziom świadomości. Bo to, że ona może mieć na przykład super pieniądze i wielkie pieniądze do siebie przyciągać, to nic nie znaczy jeszcze. Bo może mieć takie przekonania, że cokolwiek nie zrobi, to i tak pieniądze będzie miała. Ale jeżeli wy będziecie za nią podążali tylko dlatego, że ma pieniądze i wy chcecie też mieć na przykład pieniądze, ale pod spodem ten poziom świadomości jest taki, że nawet jeżeli te wielkie pieniądze przyciągniecie, bo jest na to duża szansa, bo to nie jest nic skomplikowanego, jak to robić, jak się otworzyć na te wielkie pieniądze, to nawet jak już te pieniądze do was przyjdą, to jest tak jak z manifestowaniem partnera. Wy manifestujecie tego swojego idealnego, wymarzonego. I jest, pojawia się. Umawiacie się, spotykacie się, jest wasz. Te pieniądze są wasze. Ale nikt wam nie powie potem, co dalej. Bo jeżeli to jest chwilowy wystrzał i znajdujecie się w tym momencie na szczycie swojej sinusoidy, o której często mówimy, to bardzo łatwo z tego szczytu spaść w dół. I o tym często mówimy. Przychodzi partner, ale co dalej? Jak zrobić, żeby tego partnera utrzymać? Bo jeżeli... Albo żeby być szczęśliwym w związku, bo to już właśnie, jak manifestujemy z niskiego poziomu świadomości, to potem jest strach i walka o utrzymanie. A nam nie chodzi o utrzymanie, nam chodzi o to, żeby
to samo się odżywiało, samo pracowało dla nas i poprzez odpowiednie nasze nastawienie, poprzez odpowiednią naszą relację z samym sobą, poprzez odpowiednie właściwe rozumienie tego, czym jest ta tak zwana rzeczywistość, to ma się kręcić, to ma działać, to ma się rozwijać, to ma tryskać energią, to ma być przepełnione miłością. Same wyobrażanie sobie i manifestowanie tego nieustanne nie utrzyma tego stanu. Tam potrzeba być cały czas, tam trzeba się stać tą istotą, żeby to szło w tym kierunku, w którym każdy z nas pragnie. Poza tym zobaczcie, ile niekiedy wysiłku i napięcia może powodować taka manifestacja, że sobie ubzduramy konkretną osobę albo jakieś pieniądze konkretne i tak dalej. I jeszcze więcej wysiłku i energii i tego stanu, tego właśnie napięcia będzie powodowało utrzymanie takiej relacji czy takich pieniędzy, co w konsekwencji spowoduje, że ten partner albo okaże się, że wcale on nie jest taki super, jak się wam wydawało, albo odejdzie i tak samo z pieniędzmi. Szybko się rozejdą, nagle pojawi się 1000 różnych okazji do tego, żeby te pieniądze wydać w lepszy lub w gorszy sposób, albo jakieś nieprzewidziane wydatki, albo, zawsze coś. I to jest też ta kwestia tego, co na pewno już nieraz słyszeliście, a jeżeli nie słyszeliście, to teraz usłyszycie. Że już było wiele badań robionych, że osoby, które wygrały w totolotka czy w jakiejś loterii duże kwoty pieniędzy, w dość krótkim okresie, po roku czy po dwóch, kończyły jeszcze z większymi długami niż miały, zanim te pieniądze wygrały. Bo to nie jest, z jednej strony nie jest trudne takie pieniądze do siebie przyciągnąć, ale zostać na tym poziomie. Żeby te pieniądze cały czas były przy nas, a żeby to nie był tylko jednorazowy wyskok, to już jest zupełnie inna para kaloszy, bo mało kto mówi, co robić z tym dalej, jak sobie z tym radzić, bo mało kto porusza albo się skupia tylko powiedzmy na pieniądzach, albo na partnerze, ale całe to zaplecze, czyli ten nasz poziom świadomości, który za tym stoi, zrozumienie, z czego to wynika wszystko, te wszystkie sytuacje, zależności i tak dalej, to powoduje, że mamy spokój, mamy zaufanie i możemy z łatwością kreować więcej w każdym tak naprawdę obszarze swojego życia. Ja tutaj zobaczyłam komentarz. Mi każą w kursie od stycznia afirmować, robią to, liczę, że pomoże. To wiem, że nie jesteś u nas na żadnym kurcie. Jak to jest? Ludzie, od stycznia afirmujecie, liczycie dalej, że coś pomoże i przychodzicie tutaj na live'y, bo szukacie gdzie indziej. Naprawdę, nigdy nie polecam afirmacji, proszę przestać stosować, jeżeli stosujecie. To jest jedno z gorszych narzędzi, które opóźnia efekt, a nie przybliża. Afirmacja działa tylko wtedy, kiedy masz wspierające przekonania, skoro chodzisz na takie kursy, to znaczy, że tego przekonania nie ma. Aczkolwiek, z drugiej strony, żeby też nie psuć wam waszego doświadczenia, bo takimi słowami to może ktoś teraz się poczuć smutno, może być urażony, dlatego zawsze mówimy, nie wierzcie w ani jedno nasze słowo, jeżeli sami tego nie doświadczyliście. Ogólnie to, co my polecamy, to na pewno nie afirmacje, bo to już nieraz wspominaliśmy, to jest budowanie domku z kart, to nie ma żadnych podstaw i to oczekiwanie, no to raczej to się nie uda. Raczej to się nie uda. Znaczy, może się udać, ale to jest droga przez mękę, a my nie lubimy się męczyć. My idziemy zawsze z Magdą, korzystamy z i całe życie, można powiedzieć, też tak robiłem, po najniższej linii oporu. I moglibyśmy robić dużo więcej. Moglibyśmy dużo więcej pracować, dużo więcej zarabiać, dużo więcej robić wszystkiego, ale na tym aż nam tak nie zależy. Dobrze się bawimy przy takiej ilości zajęć, jakie mamy teraz. Nie potrzebujemy więcej. I to też jest kwestia tego, że jak nie masz tego ciśnienia, tej presji, to robiąc dwa razy mniej, przyciągasz kilka razy więcej. I to jest ta zależność, że to nie chodzi, żeby napracować się, namęczyć, napocić, bo to każdy może być głupi, potrafi. I tak ten nasz świat fizyczny działa i tak nam też to wpojono. Im więcej pracy, tym więcej pieniędzy. Chcesz więcej pracować? No to wstawaj o 5 rano. Wstawaj wcześniej niż inni. Rób więcej niż inni. Ile słyszeliście? Dajcie znać. Ile razy słyszeliście, że żeby zarabiać więcej, żeby mieć lepsze efekty, to musicie robić więcej niż inni, być przed innymi. Musicie wyróżnić się,
na rynku, musicie coś lepszego zaoferować, ale przede wszystkim więcej pracy, więcej energii, wcześniej wstawać, dłużej pracować. Znacie ten koncept? Dajcie znać. Dzisiaj napisałem taki post z pięknym zdjęciem Magdy, bo mi się tak pięknie, to jest to. Tak, chyba Nie nie widać. widać. Chyba nie widać. Taka A, siedzę w trawie. taka Magda w trawie. I właśnie tam napisałem, że kiedy odpuszczamy walkę, staranie się i presję, okazje i pieniądze niejako same się pojawią. Świadomość i spokój tego, że już mamy, zawsze spowoduje, że będziemy mieć tego jeszcze więcej. W każdym obszarze naszego życia. A to niejako same, to nie jest tak, że też, że po prostu siedzimy, medytujemy, afirmujemy i tak dalej. Bo to nie jest to, że to jest samo się dzieje, bo wtedy masz oczekiwanie, że siedzę i że mi się należy. Należy mi się, po prostu jestem. I będą osoby, które tak będą miały, bo mają tak silne przekonanie, że one tak sobie to zmanifestują, tak sobie to przyciągną. Ale u nich też będzie cały czas walka o co innego. One będą o co innego walczyły i to łatwo poznać po słowach, jakie im mówią. Jeżeli się wywyższają, jeżeli nie ma w nich pokory, jeżeli uważają, że tylko one, że są ponad tym i wyrażają się, można powiedzieć, wręcz niecenzuralnie o innych, ubliżają innych, że co on gada w ogóle, jakie głupoty, że ludzie to śmiecie i tak dalej, to wiedzcie, że to może nie jest ten poziom, za którym warto podążać. Zresztą, jeżeli tu jesteście, myślę, że wy też już to coraz lepiej czujecie i coraz bardziej czujecie i wiecie, że warto gdzieś, jeżeli z czymś rezonujecie, jeżeli coś czujecie, to warto to sprawdzić. Nie, że na zawsze, że i tylko to, ale wejdź sprawdzić, jeżeli coś jest dla ciebie, bierzesz to i jesteś dopóki czujesz, że to jest twoje miejsce. Nie, to robisz krok dalej, idziesz i szukasz czegoś dla siebie, optymalnego. Ostatecznie zawsze trafiacie na właściwych ludzi. Bo jeżeli nawet trafiacie na kogoś, kto was skrzywdził, że na jakąś metodę, która nie działa, które nie podoba wam się, albo że w ogóle czujecie, że cofnęliście się wstecz, to było to dla was. Bo życie nie przydarza się wam, ale przydarza się dla was. Wszystkie sytuacje są dla was. Więc jest coś w tym, zarezonowaliście z daną osobą, ona była waszym nauczycielem pod tym względem, że pokazała wam, że może jednak warto wybierać inaczej. Mamy taką tendencję, że całe życie wybieramy nie te rzeczy, które byśmy chcieli, nie te, które nam służą, po to, żeby na końcu dowiedzieć się, co tak naprawdę chcemy, co tak naprawdę jest dla nas. I to jest jedna z opcji, jedna z wielu dróg. Ale to, co też od jakiegoś czasu już wam w jakiś sposób staramy się przekazać i wytłumaczyć, to, że istnieją drogi bez cierpienia, istnieją łatwiejsze rozwiązania, istnieją krótsze drogi. Nie trzeba iść tymi zakusami, wracać, kręcić się w kółko, wstecz 100 kroków, 101 do przodu, potem znowu 50 do tyłu i tak wiecie, szarpiemy lewo, prawo, góra, dół, na szczycie sinusoidy, super, jestem królem życia, wszystko mi się udaje, po czym spadamy z tego wysokiego konia, mówimy, życie jest do dupy, nic nie potrafię, nic nie umiem, partner mnie nie rozumie, dzieci mnie nie rozumieją, moje relacje się sypią, wszystko się sypie, zmieniam pracę, potem nagle okazuje się, że jest lepsza praca, o to znowu super, udało się. Myślę, że większość z was może być już zmęczona tą sinusoidą, tym staraniem się, tym, że każdy gada coś innego. Brakuje wam w tym wszystkim trochę zatrzymania się, trochę posłuchania siebie, spokoju, otwarcia się, zobaczenia prostych kroków, bo te rzeczy, o których my mówimy, to są bardzo proste rzeczy. I z tego też punktu widzenia, dla mnie na przykład, wracając też do tego punktu, czy powinno się za takie rzeczy płacić. Darmowej wiedzy jest mnóstwo. Każdy teraz może odpalić i może mówić, co chce za darmo, i to jest okej. Ale z naszego punktu widzenia i z naszego doświadczenia, darmowa wiedza nie zamienia, bo jednak pieniądze są tym przełącznikiem dla naszego umysłu, dla naszej przede wszystkim podświadomości, które sprawiają, że uważamy, że jeżeli za coś trzeba zapłacić, to znaczy, że jest warte to i poświęcamy temu więcej czasu, więcej energii,
i faktycznie ta zmiana wtedy ma szansę się zadziać, kiedy robimy nie to, co dla nas jest komfortowe, bo tak jak mówię, odpalić YouTube'a, tysiące filmów, książki. Co prawda za książkę trzeba zapłacić, ale po pierwsze mało, a po drugie są jakieś antykwariaty, ludzie za darmo te książki rozdają. Za parę złotych można, albo nawet za darmo, od kolegi pożyczyć, od koleżanki. Nie trzeba w ogóle wydawać pieniędzy. Biblioteki. Tak, biblioteki są. Całe po prostu pękają w szwach. Darmowej wiedzy jest mnóstwo, ale wy tą wiedzę już macie. Wam nie potrzeba jest więcej wiedzy. Nie potrzeba wam więcej informacji. Wy to już wiecie. Nie potrzebujecie więcej informacji, potrzebujecie czegoś innego. Więc na przykład jak ja osobiście, osoba, która wydała setki, setki, setki tysięcy złotych na różnego rodzaju warsztaty, kursy, szkolenia. Może, przez ostatnie a może już 21 nawet lat. Okrągły milion. Być może w nawet ostatnich już. Miesiącach już to są coraz większe kwoty, nie coraz mniejsze. Tylko cały czas gdzieś szukamy różnych rozwiązań, może, jeszcze może prostszych. Tak, nie nazwałabym tego szukaniem, to też Wam tego polecam, ale z ciekawości, z potrzeby rozwoju, z potrzeby kontaktu z innymi ludźmi, z potrzeby odżywiania siebie na co dzień. Bo tak jak na przykład kupujemy nowe ubrania, bo zmienia się moda, bo nam się styl zmienia, bo nam się ochota zmienia. Tak samo jak na przykład próbujemy nowych potraw, bo mamy ochotę spróbować. Tak samo patrzcie na swój rozwój duchowy, osobisty. To jest potrzeba rozwijania się nieustanna umysłu, twojej energii, tego jak ty funkcjonujesz w tej rzeczywistości. Więc zamieńcie też może to samo szukanie jakiegoś złotego grala, bo to wszystko jest w was. To, czego wam brakuje, to jedynie doświadczenie, praktykowanie i tworzenie relacji. Więc zamieńcie poszukiwanie złotego grala na po prostu codzienne doświadczanie. My w ten sposób od wielu lat już korzystamy, właśnie jeździmy czy na różne prelekcje, na warsztaty, na szkolenia, odosobnienia. Nie dlatego, że nie wiemy czegoś, ale dlatego, że to odżywia. To rozwija, to pomaga spojrzeć inaczej, to pomaga dostrzec jeszcze więcej. Po prostu. To jest ta szklanka do połowy pusta, o której zawsze mówimy. Jeżeli byśmy uważali, że my już teraz wszystko wiemy i że już nie chcemy nikogo słuchać, że jesteśmy najmądrzejsi, no to wiemy, że byśmy wylądowali w kolejnej ślepej uliczce i to nie służyłoby ani nam, ani nikomu innemu, kto nas słucha w danym momencie. Więc lubimy się dzielić wiedzą, ale też lubimy rozmawiać i jeździmy na wiele takich różnych, czy to szkoleń, czy jakichś spotkań, gdzie można się tą wiedzą podzielić, można się wymienić, zobaczyć inną czyjąś perspektywę, bo czasami zdanie, jedno zdanie czyjeś może sprawić, że u nas też jest ten klik, że można patrzeć na rzeczy z tej perspektywy, że tak to przede wszystkim ludzie mogą interpretować, bo my mamy swoje założenia, my uważamy, że ogólnie wszyscy już bardzo dużo wiedzą i wiele rzeczy pomijamy. Od razu gdzieś idziemy z tej perspektywy, a po czym słyszymy, że ktoś może to inaczej rozumieć. Mówimy, kurde, ciekawe, to następnym razem już powiem to inaczej, tak żeby trafiało to bardziej do wszystkich. I podam Wam przykład. Od każdego się uczymy nieustannie. I posługując się skalą świadomości Hawkinsa, wiemy, że 200 to jest taki poziom odwagi, taki poziom, który jest nam niezbędny do tego, żeby mieć odpowiedzialność za własne życie, żeby mieć tyle energii, ile potrzebujemy do przeżycia i żeby móc wziąć sprawy w własne ręce, działać, tworzyć i zacząć lekko żyć. Kolejną kwestią jest to, że pieniądze są takim wyzwalaczem, to nie mogą być. Dla mnie wiem o tym, że dla wielu z was pieniądze mogą być wyzwalaczem, który będzie wyzwalaczem transformującym. Bo jeżeli całe życie nie macie tych pieniędzy, nie macie tyle, ile byście chcieli mieć, albo jak macie, to gdzie wam się rozchodzą i te ciągłe wydatki, a to ceny wzrastają, już więcej zarabiacie, ale okazuje się, że nagle inflacja jest i wszystko drożeje i wychodzi na jedno. I tak dalej, i tak dalej, to właśnie taki ruch energetyczny, jakim jest na przykład zapłacenie za coś, co do tej pory uważaliście, że nie mogę na to wydać, nie mogę sobie na to pozwolić, bo pieniądze ja muszę chować, ja muszę je magazynować, muszę mieć na czarną godzinę i tak dalej, to wiecie, jak boimy się straty, jak trzymamy na czarną godzinę i tak dalej, to zawsze taka czarna godzina przyjdzie. I
Ja widziałem to po sobie, ale też po wielu osobach. W momencie, kiedy decydują się na coś i mówią, a chuj tam, wchodzę w to, kupuję, płacę za cokolwiek i tak dalej, ale to jest, pamiętajcie, to nigdy nie jest wydatek. Też nie można mówić o tym, że to jest jakikolwiek wydatek, jakikolwiek koszt. To jest absolutnie najlepsza inwestycja, jaką możecie w życiu zrobić. Ja w swoim życiu zainwestowałem już wiele, wiele, wiele milionów złotych w różne aktywa. Od nieruchomości, po akcje, po kryptowaluty, po złoto, Diamenty. kamienie różne szlachetne Tak. i tak dalej, Lista jest ludzi, długa. we wszystko, co się da, ale nigdy z żadnej inwestycji nie miałem tyle zwrotu, co z inwestycji w samego siebie. Nie ma, to jest absolutnie najlepsza inwestycja. Każdy patrzy, żeby tam, nie wiem, tanio kupić Bitcoina i zarobić na nim 100%, albo złoto, albo nieruchomość, albo cokolwiek. A nikt nie przykłada tego, że to faktycznie zainwestowanie w siebie daje taki zwrot nieporównywalny, że te pieniądze potem się już nie kończą, bo jeżeli wejdziesz na odpowiedni poziom świadomości, jeżeli zrozumiesz, czym są pieniądze, jeżeli zrozumiesz siebie przede wszystkim, te mechanizmy tej prostej rzeczywistości, powtórzymy to po raz setny. Ktoś, kto konstruował tą naszą rzeczywistość, tak w cudzysłowie mówimy ktoś, nie napracował się. Rządzą naszym światem bardzo proste schematy, bardzo proste zależności. Jesteśmy jak klocki Lego, że widzicie różne budowle, ale wszystkie z tych, koniec końców, wszystko z tych klocków Lego jest zrobione. I my, i przyroda, i planeta, i cały wszechświat, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo proste zasady. Kiedy je poznacie, to jakbyście znali kody do gry. Jak graliście w jakieś różne gry na komputerze, praktycznie wszystkie gry mają kody, ułatwienia, albo mają jakieś sekretne pomieszczenia, tak to się w grach nazywa Easter eggs, gdzie programiści zostawiają jakieś takie specjalne, bonusowe rzeczy dla graczy, którzy poszukują, którzy nie tylko chcą przejść grę od początku, tam od punktu A do punktu B, gdzie jest koniec i przechodzą, mówią, dobra, zaliczona następna, Ale chcą się bawić ale eksplorują tą historią. grę. I pamiętajcie, jak na dole, tak i na górze, jak na górze, tak i na dole. Wszystko ma sens. To nie bierze się tutaj z przypadku. Tutaj nie ma przypadków. Jeżeli macie w grach takie rzeczy, to jak wejdziemy na wyższy plan, to możecie mieć pewność, że w tej waszej grze zwanej życiem też takie easter eggs, też takie kody znajdziecie. Czyli takie jego wielkanocne, Świąteczne świąteczne jajko. tak, wpiszcie sobie w Google easter eggs, definicja to jest oficjalna nazwa. Więc tak jak dzisiaj się witaliśmy z radością, pokazywaliśmy się z radością, ta sama zasada dotyczy, jeżeli chodzi o pieniądze. Pieniądze to jest tylko przedmiot, któremu nadaliśmy ogromne znaczenie, ogromną wartość, dlatego że jest wykorzystywany jako mechanizm, jako pewne ograniczenie, ograniczenie poczucia wolności w umyśle, ograniczenie przestrzeni i ograniczenie możliwości doświadczeń. Oczywiście wszystko zaczyna się od umysłu, ale tak samo jak się witaliśmy, tak samo z radością płacimy. Z radością płacimy mandat. To była moja przyjemność. Z radością płacimy rachunki. To jest moja przyjemność i komfort, że mam światło i wodę w domu. Z radością płacimy rachunki w restauracji. Z radością dajemy napiwki. Z radością się dzielimy. Z radością kupujemy prezenty itd., itd. Ja wiem, że zaraz ktoś może powiedzieć: tak, ty masz pieniądze, więc się tym nie przejmujesz. Ty się tym nie przejmujesz? Ale też nie miałam pieniędzy. Jedyny sposób, żeby dojść do obfitości finansowej, to stworzyć spokój wokół słowa pieniądz, stworzyć spokój wokół słowa rachunek, stworzyć spokój wokół słowa mandat. To jest jedyny sposób. Pamiętajcie, że kierunek działania jest zawsze odwrotny, niż wam się przez was logiczny umysł wydaje. Nie daję, bo mam. To nie jest tak, że najpierw trzeba mieć, żeby dawać, i dlatego mówisz, łatwo ci wszystko to mówić, bo ty masz. Tylko kiedy masz właśnie łatwość z takimi rzeczami, to automatycznie będziesz miał więcej. Automatycznie otwierasz się na to wszystko. Dużo będziemy poruszali szerzej te kwestie w czwartek. Teraz tylko tak wspominamy. Więc wracając jeszcze do tego, co mówiłem, takie zainwestowanie w siebie. Tak jest, wyjść, poszerzenie tej swojej strefy komfortu, gdzie mówicie, kurde, nie mogę wydać, bo mam ZUS do zapłacenia i mam wybór albo ZUS, albo ten. I zrobienie takiego przełomu, to jest taki skok trochę w nieznane.
On potrafi być tym przełącznikiem, który otworzy was na zupełnie inne jakości życia, otworzy was na zupełnie inne doświadczenie, inne poznanie i inną relację. Przede wszystkim z pieniędzmi, bo akurat mówimy tu o pieniądzach, ale to ma zastosowanie do wszystkiego. Ktoś tutaj zadał pytanie: uzależnienie szczęścia i poczucia lekkości, bezpieczeństwa, wdzięczności od posiadania pieniędzy jest chyba złe. Mam rację. Ogólnie tak z tą racją, to pamiętajcie, ten kto ma rację, ten stawia kolację, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli uważamy coś za złe, to jest tylko to i wyłącznie nasz osąd, więc nie ma złego, nie ma dobrego. Zawsze idziemy trochę poziom wyżej. Ale już jeżeli mielibyśmy wejść, to oczywiście pieniądze nie dają absolutnie niczego. Mówiliśmy o tym też w wywiadzie w ostatnim odcinku u Grzegorza Kusza. I Agent specjalny na YouTubie. tak, i z tej perspektywy warto się dorobić wielkich pieniędzy, mieć po prostu ile chcecie, pełne kieszenie, pełne konta w banku, miliony na koncie. Po to, żeby tylko się przekonać, że absolutnie pieniądze nie wypełnią żadnego waszego deficytu, który macie. Aczkolwiek, jeżeli ten aspekt będzie zadbany, bo pieniądze często wiążą się z poczuciem bezpieczeństwa, i jeżeli będziecie mieli ten fundament, że macie oparcie w pieniądzach, że je macie, to dużo łatwiej będzie wam wszystkie inne rzeczy sobie pozałatwiać. To, dlaczego nie mamy teraz pieniędzy, to oczywiście te wszystkie ograniczające przekonania, że pieniądze nam się kojarzą z kimś złym, ze złym charakterem, ze złym człowiekiem, a ja chcę być dobra. To, że pieniądze to jest narzędzie zniewalające systemu, a ja chcę wyjść poza system. To, że pieniądze nie rosną na drzewach, tak, więc muszę ciężko pracować i tak dalej, i tak dalej. Ale spójrzmy trochę inaczej. Robimy mały kroczek w tył. Pieniądze są jak szkło powiększające. I to szkło powiększające powiększy, sprawi, że będzie więcej tego, co ja dzisiaj mam w sobie. Jeżeli dzisiaj przy moich ustawieniach zacznę mieć bardzo dużo pieniędzy, to czy to będzie zagrożeniem dla mnie? Bo ja dzisiaj czuję, że nie lubię siebie, więc mając duże pieniądze, to się pomnaża to uczucie, czyli jeszcze bardziej nie lubię siebie. Mając duże pieniądze, jeżeli dzisiaj nie czuję się bezpiecznie, to mając duże pieniądze, jeszcze bardziej będę się czuła niebezpiecznie. Jeżeli ja dzisiaj czuję, że nie zasługuję na miłość, na fajne relacje, na to, żeby szczęśliwie żyć, to mając duże pieniądze, jeszcze bardziej to będę czuła. Pieniądze to jest tylko szkło powiększające. Więc czy to jest dla nas bezpieczne? Jeżeli ja zostawię te swoje ustawienia i będę mieć więcej pieniędzy, nie, bardzo często nie jest to dla mnie bezpieczne, nie jest to dla mnie dobre, dlatego te pieniądze nie przychodzą. I to jest ten kierunek. Wejdźmy do siebie. Sprawmy, że czujemy się bezpiecznie ze sobą teraz. Sprawmy, że czujemy się szczęśliwie ze sobą teraz. Sprawmy, że czujemy się swobodnie ze sobą teraz. I wtedy pieniądze mogą przyjść i to powiększyć. I to tak właśnie działa. Ja opowiadałam kilka razy o tym, jak przez 14 lat pracowałam w korporacjach i można by sobie powiedzieć, tak, korporacje to pewnie duże pieniądze. Pracowałam za bardzo, bardzo niskie stawki. I to była praca 14-16 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu. Ja miałam wtedy ogromne poczucie bycia niewystarczającą, że nie zasługuję, nie jestem wartościowa. Oczywiście czułam się ważna, byłam perfekcyjna, cisnęłam, osiągałam cele, deadline, targety, wiecie, te wszystkie sprawy tylko po to, żeby ciężko, ciężko pracować, jeszcze bardziej się na siebie wkurzać, bo robię za mało, jeszcze bardziej się na innych wkurzać, bo nie są wystarczająco dobrze. Więc pracowałam tak przez wiele, wiele lat, do momentu, kiedy pomyślałam, że czas zmienić coś w swoim życiu. I zmieniłam kierunek. Zaczęłam zmianę od siebie, od swojego nastawienia, od swoich przekonań. To była praca weekendowa. To nie było nic na lata, to był weekend, kiedy to przepracowałam. Po prostu podjęłam decyzję, koniec, jadę na szkolenie, jadę na warsztat. Minęły 4 dni, zmieniło się wszystko. Serio, to był długi weekend, kiedy to załatwiłam. I wracając do domu, do siebie, kiedy poczułam taką ogromną radość, kiedy poczułam taką ogromną lekkość, kiedy nagle z czarnego garnituru weszłam w kolorową sukienkę, nie wiem jak to się stało, po prostu to stało się takie naturalne, że ja chodzę w kolorowych sukienkach. Miesiąc później dostałam podwyżkę 100%. W tym samym roku dostałam kolejną podwyżkę 100%. I okazało się, że zarabiam tyle pieniędzy, że nie jestem w stanie tego wydać.
Nigdy, znaczy w tamtym czasie moim celem w ogóle nie były pieniądze, bo tak cierpiałam w innych obszarach mojego życia. Cierpiałam na polu zdrowia, gdzie miałam choroby psychosomatyczne, których nie byłam w stanie w żaden sposób wyleczyć. To były, jeżeli mogę powiedzieć, owrzodzenia na skórze. Cierpiałam na poziomie relacji, bo żaden związek mi nie wychodził. Co więcej, partnerzy mnie zostawiali, a ja po prostu ze złamanym, zbolałym sercem przepłakiwałam miesiące w łóżku. Cierpiałam na poziomie relacji z moimi rodzicami i z moją rodziną, bo nigdy nie mogliśmy się dogadać, ciągle się kłóciliśmy, ciągle miałam jakiś żal, poczucie winy, ciągle się czegoś wstydziłam i tak dalej, i tak dalej. I te obszary były tak bolesne, były bardziej bolesne niż to, że nie mam pieniędzy, ale były tak bolesne, że stwierdziłam, dobra, nic co do tej pory nie zrobiłam, nie zadziałało. Czas zmienić wszystko. I pojechałam na warsztat. 4 dni. Przepracowałam w sobie parę rzeczy. Przyleciałam z powrotem do Polski. Naprawdę poczułam się dużo, dużo lepiej. I nie myśląc o pieniądzach, one same się pojawiły, bo to bardzo często tak działa. I to jest ten łatwiejszy sposób, bo macie dwie pieczenie na jednym ogniu. Kiedy zarabiamy same pieniądze, afirmujemy same pieniądze, próbujemy manifestować same pieniądze, a nie zmieniamy ustawień w sobie. To one są jak szkło powiększające. One powiększą cierpienie, one powiększą strach, one powiększą to, że szybciej się relacje kończą i tak dalej, i tak dalej. Więc zadaj sobie pytanie, czy dlatego być może te pieniądze nie przychodzą do ciebie w tym momencie, bo to jest niebezpieczne, bo one powiększają wszystko to, co ja teraz sobie mam. Więc jeżeli spadnie mi wór pieniędzy z nieba, to co ja powiększę tym worem pieniędzy? Trudniejsze relacje, większe problemy zdrowotne, większe poczucie niebezpieczeństwa, większe poczucie niezasługiwania. Co ja dzisiaj mam w sobie? Trzeba zmienić ten kierunek. I wtedy, jak już będę zadowolona z siebie, to ten wór to jest naturalna konsekwencja, bo mogę to powiększać, czuję się z tym bezpiecznie, czuję się z tym dobrze. Pamiętajcie, że jeżeli jesteście gotowi, to pieniądze się znajdą. Jeżeli mieliśmy wiele, wiele przykładów osób, które, mówię tu o konkretnej czynności płacenia za coś, mówiły: nie mam, nie stać mnie na jakiś wasz kurs czy na jakieś wasze warsztaty, ale mówiłam: kij z tym, płacę. I w momencie, jak zapłaciły w przeciągu tygodnia, dwóch, te pieniądze do nich w magiczny sposób wróciły. A to poprzez jakąś dodatkową wypłatę, a to przez jakiś bonus, a to przez jakiś zwrot. Wiele takich Z przypadków. urzędu skarbowego. Są nagrania, można to, mamy to nagrane, jak te historie. Nie wszystkie, ale część z nich. Więc kiedy jesteś gotowy, kiedy wykonasz ten ruch, przede wszystkim, jeżeli, kiedy jesteś gotowy na tą wiedzę, to pieniądze zawsze się znajdą. To nie jest tak, że ty musisz wiedzieć, skąd te pieniądze się znajdą, ty musisz je mieć i tak dalej. Jeżeli jesteś gotowy na tą wiedzę, która kryje się za jakąś daną rzeczą, to te pieniądze zawsze cię znajdą, bo to jest dla ciebie najlepsze. To jest najlepsze, co może w danym momencie dla siebie zrobić. I można powiedzieć, życie jest dla ciebie, nie przeciwko tobie, jest dla ciebie. Więc te pieniądze zawsze w ten czy inny sposób się znajdą. Kolejna rzecz to jest to, że to jest pokazanie sobie, że ty zasługujesz, że jesteś warty tego, żeby w siebie zainwestować. A kolejna rzecz to jest jeszcze to, że kiedy wydajesz i płacisz za cokolwiek bez żalu, z radością, to nie ma możliwości, żeby to do ciebie nie wróciło, bo nie ma przywiązania, nie ma tego uwiązania, że dajesz i czujesz automatycznie ten ból straty, że ciężko zarobione pieniądze ty musisz je gdzieś wydać, komuś oddać. Tego nie ma. Dlatego jak my zawsze dajemy, to dajemy zawsze więcej. Czy to w restauracjach, czy jak przelewamy na jakieś cele charytatywne i tak dalej, to są z reguły duże kwoty. I czy jak zaczynamy z jakąś współpracę z kimś, I teraz tak, nie musicie tego robić, nie musicie płacić z górką, ale chodzi o to, żebyście dodali do tego element lekkości, tak? I pewne rzeczy będziecie dodawać w kolejności. I będzie ogromną przyjemnością na przykład zapłacić za obiad kogoś, kto siedzi przy stoliku obok, bo po prostu tak poczuliście, że to sprawi tej osobie piękny dzień, albo
albo zapłacić za czyjś bilet, kiedy jedziecie autostradą, i zapłacić za bilet osoby, która jest za wami, czy postawić komuś kawę w kawiarni jakiejś nieznajomej osobie, bez względu na to, czy wam się podoba, czy nie. Więc takie drobiazgi można później dodawać, ale na początek dodajcie ten element lekkości, bo on jest super, super ważny. A jeszcze to, co mi się przypomniało. Ja pamiętam w tamtym czasie, kiedy podjęłam decyzję, że muszę wszystko zmienić w swoim życiu. Nie miałam do wyboru. Tak, nie miałam nigdy samochodu, bo zawsze uważałam, że to jest strata pieniędzy i że mnie nie stać na ten samochód, ale był moim marzeniem i odkładałam pieniądze przez wiele, wiele lat na samochód jakiś. Miałam wtedy odłożoną pewną sumę i miałam do wyboru właśnie albo kupić samochód, albo pojechać na szkolenie. I w ogóle się nie zastanawiałam. Wydałam całe te pieniądze na to szkolenie. Kupiłam bilety lotnicze, poleciałam, hotele i tak dalej. Podróż trwała dłużej niż samo szkolenie, tak mówię, 4 dni, a szkolenie było krótsze. I po powrocie, nawet nie myślałam o tym samochodzie, ale wiem, jestem przekonana absolutnie, że gdybym miała wtedy samochód, bym go sprzedała tylko po to, żeby zrobić coś, co absolutnie zmieni moje życie, bo to moja decyzja zmienia moje życie, a niekoniecznie też sama ta podróż, ale moja decyzja, że ja teraz to wszystko robię. I pozbywam się tego, co dzisiaj jest niepotrzebne, żeby zrobić miejsce na to, co jest potrzebne. Jeśli to ma sens. Może to bardziej rozwiniemy na tych zamkniętych szkoleniach. Ale chodzi o to, żebyście nie utożsamiali też pieniędzy, oszczędności czy swoich takich materialnych inwestycji ze swoim szczęściem i poczuciem bezpieczeństwa, bo one nigdy tego nie dadzą. To są dwie osobne kategorie. Poczucie bezpieczeństwa, szczęście to musicie budować i równolegle możecie wtedy inwestować, zabezpieczać swój majątek i tak dalej, ale nigdy tego nie łączcie, bo to jest droga donikąd, to jest ślepy zaułek. Wiem, że też jest dużo takich opinii w internecie, pieniądze szczęście dają. Pieniądze pozwalają nam na dalszą eksplorację, na dalszy rozwój i tak dalej, ale możecie też to robić za darmo. Więc nie ma tutaj żadnych wymówek. Nie ma wymówek, że nie mam pieniędzy, to nie mogę. Ja osobiście, jak mi na czymś zależy, to sprzedajemy część swoich inwestycji tylko po to, żeby mieć gotówkę i móc skorzystać ze szkolenia, z wyjazdu, z doświadczenia itd. Bo dla nas inwestycja w siebie, dla nas eksploracja siebie wewnątrz, dla nas tworzenie nowych połączeń z nowymi ludźmi, dla nas doświadczanie nowych miejsc i nowej wiedzy jest priorytetem. I widzimy, że to napędza nasze konto w banku. Także nie musimy się dzisiaj o nic martwić. Mamy ochotę wypożyczyć kampera na tydzień, bierzemy kampera i jedziemy do lasu. Mamy ochotę spać w pięciogwiazdkowym hotelu, to zawsze jedziemy do pięciogwiazdkowego hotelu. Mamy ochotę iść do restauracji z gwiazdkami Michelin. Idziemy do takiej restauracji. Nie patrzymy dzisiaj na ceny. Nigdy. Ale są rzeczy, które absolutnie na przykład mam na nie wywalone. Nie ma znaczenia to, jakie mam ubrania w szafie. W ogóle mnie to nie interesuje. Nie noszę biżuterii, nie maluję się, do fryzjera chodzę raz w roku i tak dalej. To dla mnie nie jest ważne, bo ja lubię siebie taką, jak wyglądam, tak jak się z tym czuję i bez makijażu. I to zostawiam. I to jest moje. I to pielęgnuję. Ale lubię czasami zjeść w restauracji z gwiazdkami Michelin, a czasami lubię spać pod namiotem. Pielęgnujcie zadowolenie z siebie, swoje poczucie bezpieczeństwa i to, żeby wam dobrze było ze sobą. I to jest najważniejsze. A wszystko inne jako konsekwencja, czyli pieniądze i inne rzeczy, same do tego podążą. Ale dobra, podsumowując już tak to wszystko, to co do zapamiętania. Pieniądze powiększają tylko ten stan emocjonalny, który ja mam w sobie. Po drugie, najważniejsze, zaopiekować się tym stanem wewnętrznym sobie, czyli to, jak się czuję ze sobą, to, co jest dla mnie ważne, pielęgnuję, to, co nie jest dla mnie ważne, zostawiam, nie mam w ogóle potrzeby. I w ten sposób patrzę na swoje życie. Pięknie powiedziane, pięknie powiedziane. Dajcie w ogóle znać, bo rozmawiamy, jakby nie patrzeć dzisiaj dużo o pieniądzach. Kto by tak szczerze, 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 bo my tylko tu szczerze rozmawiamy i też chcemy szczerze, szczerych od Was odpowiedzi. Kto chciałby mieć więcej pieniędzy? Dajcie znać. Ja na przykład. Tam napiszcie ja. Ja. Kto tak? Bez próżności, tylko po prostu. Po prostu tak Bo szczerze, co można naturalnie. robić, jak się ma więcej pieniędzy? Na przykład można to, jak my
przelać 80 tysięcy złotych na pomoc fundacji. Mogę na przykład tacie kupić nowy samochód, który kupiłem ostatnio. Magda może tacie kupić jego wymarzone wakacje, na które by nigdy pewnie się nie wybrał, nie zdecydował. Nie by się nie zdecydował. Można wiele rzeczy robić, jeżeli ma się pieniądze i niekoniecznie wszystko trzeba ładować w siebie i na przykład w drogie ubrania, bo ostatnio taki śmiałem się z Magdą, pod jedną z naszych reklam pojawił się zarzut, że co wy możecie wiedzieć o pieniądzach, jak macie na sobie koszulki za 10 zł. No i musiałem, znaczy nie musiałem, ale chciałem wytłumaczyć, bo to wiedziałem, że to nie jest, tylko do tej osoby mówię, ale do jakiegoś szerszego grona, który patrzy na innych przez pryzmat tego, jakim samochodem jeżdżą, jak wyglądają, jak się ubierają. Najczęściej osoby, które drogo się ubierają, wiecie, Gucci, jakieś torebki za 10 tysięcy i tak dalej. Toną w długach. Wcale nie mają tych pieniędzy, bo toną ci, w co mają długach. Takie naprawdę duże pieniądze, to nie mają potrzeby obnoszenia się z nimi. Nawet zobaczcie sobie, może to nie są najlepsze przykłady, bo to są osoby takie bardzo kontrowersyjne, ale jak sięgniemy najwyższych sfer, jak nie wiem, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, czy jacyś inni w ogóle tacy, Elon Musk Bezos. i tak dalej. To są goście w t-shirtach. Normalne samochody, normalny wygląd, nie wy, byście zobaczyli na ulicy, to byście powiedzieli bezdomny, nie? Nie szaty z nogą króla, nie o to tu chodzi. Często gdzieś staramy się kompensować swoje braki poprzez właśnie, wiecie, samochód super jakiś, najdroższy, super ciuchy, super wygląd i tak dalej, i tak dalej. Można. Jeżeli masz marzenie, żeby mieć drogi samochód, pewnie jak spełnij je. najbardziej. Jak najbardziej. Wszystko jest dla ludzi. Ja sam lubię mieć fajne samochody, szybkie. Szybkie samochody i tak dalej. Ale nie warunkuję od tego, nie warunkuję swojego samopoczucia, tego jak się czuję na co dzień, od tego, czy mam dobry samochód, bo za chwilę sąsiad kupi lepszy samochód. I będę mówił, kurde, znowu drugi, znowu gorszy, muszę jeszcze więcej pracować, jeszcze bardziej się starać. Wszystko jest dla ludzi i pięciogwiazdkowe hotele, i namioty, w których ostatnio to przynajmniej raz, dwa razy w miesiącu spędzam czas w namiocie, czy to sam, czy to z dzieciakami, bierzemy dzieciaki pod namioty, jedziemy. Ze mną do hotelu. Z Magdą raczej do hotelu. Ale nie ma to znaczenia. Nie ma to znaczenia tak naprawdę. Kiedy masz te pieniądze, to po prostu je masz, cieszysz się, że je masz, masz ich wtedy jeszcze więcej, je dajesz, rozdajesz, dzielisz się, spełniasz swoje pasje, robisz tak naprawdę, co chcesz, jesteś niezależny, aczkolwiek ta niezależność czasami musi być ciutkę wcześniej. U niektórych będzie dopiero później, ale będzie to szybciej i więcej pieniędzy przyciągniecie do siebie, kiedy już teraz będziecie czuć się wolni, kiedy będziecie czuć się niezależni. 50, tutaj ktoś tak? O Kianie. Kian to wyższy poziom świadomości osobowej. Keanu Reeves. Jest cudowny. Taki na przykład, może tak, bo tam powiedziałem o tych takich miliarderach kontrowersyjnych, nikt nie chciałby na pewno z was być na ich miejscu mimo wszystko, ale taki Keanu Reeves, taki Jim Carrey. W ogóle Keanu Reeves mieszka w najdroższej dzielnicy Los Angeles, mieszka koło tego ostatnio DiCaprio. Ostatnio Magda miała okazję poznać, dlatego warto na przykład jeździć na różnego rodzaju warsztaty i szkolenia, bo można poznać na przykład menadżera, agenta Keanu Reevesa. Od razu włączył telefon, włączył Zoom, a mówi hello, hello, Jezu, ale szał. Można dowiedzieć się, normalny jak mieszkają gość. Najbogatsi, jak na przykład Christopher Nolan, jeżeli znacie takie filmy jak Incepcja, jak Interstellar, jak wiele, wiele innych fajnych produkcji, chociażby ostatnio Oppenheimer i tak dalej, to właśnie Christopher Nolan jest tego reżyserem i dowiedzieć się, że no jak mówię, jakbyście spotkali te osoby na ulicy, no to byście nie wiedzieli, że że mieszkają skromnie, że można żyć skromnie. Przykład, Christopher Nolan, który ma chyba czwórkę dzieci, mieszka w domu czteropokojowym, gdzie dzieci mają wspólny pokój. Jego gabinet, w którym pisze scenariusze, jest w sypialni. W domu nie ma absolutnie żadnego gadżetu filmowego. Dzieci chodzą do zwykłej szkoły, jeździ zwykłym Fordem.
Absolutnie nie widać tam, żeby się obnosił z czymkolwiek. Ale tu nie chodzi o obnoszenie się, bo oczywiście stać ich na wszystko i też na fajne wakacje, i na różne przeżycia, i na rozwój ich osobisty. To nie o to chodzi. Czy ktoś pokazuje te pieniądze, czy widać poprzez styl życia, czy ktoś ma pieniądze, czy nie, ale przede wszystkim to, jak się ze sobą czujesz, i to jest najważniejsze. Też jak spotykamy różnych ludzi jeżdżąc do różnych miejsc, to im więcej ktoś ma pieniędzy i świetnie się ze sobą czuje, tych pieniędzy w ogóle po prostu nie widać, bo nie ma to żadnego znaczenia. Pieniądze i to, jak się czuje ze sobą, to są dwie oddzielne miary. Jeżeli one wpływają na siebie, jeżeli dzisiaj czujesz, że mając pieniądze, mając markowe rzeczy, mając drogie rzeczy, biżuterię, samochody, ty się czujesz lepiej, to mamy czerwoną lampkę. To jest tutaj dużo pracy do wykonania jeszcze, ale nie szkodzi. Taka zabawa i potrzeba sobie to uświadomić i wykonać właściwą robotę do zrobienia. Więc jeśli uzależniasz pieniądze i swoje szczęście, i swoje zadowolenie z siebie, czerwone ostrzeżenie, czerwony znak na drodze, trzeba się zatrzymać i coś przepracować. Jeżeli pieniądze nie mają wpływu na to, jak się czujesz i po prostu masz luz, relaks, spokój, świetnie, to jest ten kierunek. Będzie ich tylko więcej. Mój mąż marzy o BMW, ktoś pisze w M-pakiecie, a jak już kupił, to narzeka i chce już zmienić, no bo tak jest. To właśnie tylko pokazuje, że te zewnętrzne rzeczy nigdy nie zaspokoją naszego wewnętrznego pragnienia, tylko sami możemy to pragnienie, tą tak zwaną pustkę wypełnić. A tu Heniu pisał, że za nim chodzi samochód Lotus Elise, chyba tak było. No i super. Życzę ci, żebyś go jeszcze przed w tym roku tak. jeszcze go miał. Czemu nie? Spełniajcie swoje marzenia, dobrze się bawcie. Pamiętajcie, życie nie ma jakiegoś większego sensu, jakiegoś większego znaczenia, ma tylko takie, jakie wy mu nadajecie. Więc korzystajcie, bawcie się i na niczym nie oszczędzajcie, można powiedzieć, a przede wszystkim na swoim rozwoju, bo to jest z mojej perspektywy najcenniejsze, najlepiej zainwestowane pieniądze. Najpierw w siebie, a potem już będziecie, jak zainwestujecie w siebie, to będziecie mieli już tyle pieniędzy, że będziecie mogli sobie i BMW kupować, i Lotusy, i jeździć na wakacje, i spotykać się z Keanu Reevesem albo z kimkolwiek chcecie. Bo pamiętajcie, że pieniądze nie przeszkadzają wam w niczym, a mogą w wielu kwestiach pomóc. Dajcie znać, co dzisiaj zapamiętaliście, czego się nauczyliście, czego się dowiedzieliście. Jedna rzecz, która z wami zarezonowała, napiszcie proszę. Tak trzeba żyć, żeby korzystać z absolutnie ze wszystkiego, co tutaj jest, ale nie nadając temu znaczenia, że to jest poważne, że to jest trudne, że to jest jakieś. Nie nadając znaczenia, mamy tego więcej. Pieniądze są, nie są ani dobre, ani złe, ani potrzebne, ani niepotrzebne. Poznaliśmy osobę, Krzysiu, jeżeli nas słuchasz, pozdrawiamy, na festiwalu właśnie ostatnio, który nie ma domu, ale ma za to kampera. Mieszka wszędzie. Mieszka gdzie chce, robi co chce. Spotyka wspaniałych ludzi na swojej drodze. Czuje się potrzebuje, w jak w domu. Nie potrzebuje wiele, bo kiedy jest lato w Polsce, to korzysta z darów natury, je owoce, a kiedy jest w Polsce zima, to jedzie sobie na Kostarykę czy do Meksyku i mówi, nauczył się wchodzić na palmy 30-metrowe i sobie zrywa kokosy, i sobie je banany, i sobie je inne rzeczy. I mówi, ja tak sobie pomyślę, to dla mnie to jest takie dream life. Życie jest pełne obfitości, tak. Mówi, nic mi więcej nie potrzeba do szczęścia. Aczkolwiek, jeśli macie tak jak ja, czyli taką silną potrzebę pewności, lubię mieć swoje miejsce, lubię mieć swoją kanapę, lubię mieć swój dom, do którego zawsze mogę wrócić, bo to jest mi potrzebne i myślę, że wielu z was tak ma. Inny będzie chciał mieć dom, na przykład z basenem, z sypialniami, żeby móc zaprosić rodzinę, gości i tak dalej. To jest też piękne. Tutaj nie ma, że jest jeden lepszy, drugi gorszy. Może nie ma jednego stylu na życie. Miesiąc możesz spędzić jak rozbitek na bezludnej wyspie, a drugi miesiąc możesz spędzić w najdroższym hotelu świata, no i płacić po kilkadziesiąt tysięcy złotych za topę i się też świetnie bawić. Tak, więc każdy z was... Wszystkie chwyty dozwolone. Tak. Każdy z was ma swój indywidualny scenariusz. To, co najważniejsze, żeby w tym scenariuszu być w zgodzie ze sobą i tworzyć spokój wokół tych najtrudniejszych tematów, w którym bardzo często są pieniądze, czyli spokój, lekkość. Na wszystko mam.
ja już wszystko mam. Oczywiście nie ze stresem patrzę na konto, o Jezu, debet, tylko rozglądamy się dookoła, mam łóżko, mam prąd, mam ubrania, przecież ja mam wszystko. I skupić się na tym. Na początek. To życzymy wszystkiego dobrego, kochani. pięknego Trzymajcie tygodnia, się. wszelakiej obfitości. Pa, pa.